Aha, czyli tu już będziemy... Tak, 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 można sobie te pianki podgrzewać, wiemy o co chodzi. Czyli mamy teraz 5 statuetek, 2 puzzle, zrobione już w zasadzie to 7 poziomów. Bo zrobiliśmy 5, tak, plus 2, bo 2 bossowie to jest 7. Czyli zostaje nam już tylko chyba poziom dodatkowy. Ale się mimo co upewnię. Okej. Potwierdziło się. Idziemy teraz już na... jak to się mówi? Idziemy sobie na... ostatni poziom w tym świecie, czyli na poziom, gdzie jest ta trofka do zdobycia. Proszę bardzo, odblokował się specjalnie dla nas. Zobaczmy, co to będzie za poziom. Mam nadzieję, że to nie będzie poziom Caveman Tribe Secret Mine. Okej. Serio? Musieli dać jako ostatni poziom kończący świat to coś. Tego, kto by się tego spodziewał? Powiedzcie mi, kto by się tego spodziewał? Za dużo żyć straciłem. Teraz ja się skupiam. No i elegancko. Trzeba było tak od razu zrobić. A. I zgaduję, że już wrócić się nie mogę. Zanim ktokolwiek powie, dlaczego tu zrobiłem pauzę, zobaczycie sami. No właśnie dlatego, jak widzieliście tam jednego klejnocika ominąłem. I to mi się za bardzo nie podoba. Nie podoba mi się tylko i wyłącznie dlatego, że mam nadzieję, że będę mógł tam wrócić. Bo jeżeli kolejka lub wagonik się zniszczy, to jestem w dupie. I to naprawdę nie fajnie. To naprawdę nie jest fajne. Ale przynajmniej sobie możemy posłuchać fajnego soundtracku, no tyle dobrze. Chociaż im dłużej go słucham w takich sekwencjach, tym bardziej zaczyna mi on działać na nerwy. Dobra. Aj. Mogłem skręcić. Dobra, czyli jednak możemy wracać. Dobra, tyle dobrze. Czyli jeszcze raz będę musiał zrobić teraz cięcie. I widzimy się za chwilę w tamtym miejscu. To będzie dobry pomysł. Tak więc... edit. Dobra, diamencik mi się udało zdobyć. Więc teraz... w sumie... kurde. Teraz nie przemyślałem tego. Bo jeszcze tutaj przecież muszę być. Kurde, ten poziom jest jakiś, kurde, nie wiem, pogmatwany trochę. Dobra, i teraz trzeba będzie w prawo. Dokładnie tak. Trzeba było właśnie to w taki sposób zrobić. A, jedziemy teraz tą ścieżką, którą powinniśmy wcześniej jechać. Okej. Może być w sumie, nie mam nic do tego, szczerze powiedziawszy. Tylko będę musiał znowu się na prawo przygotować, ponieważ tam klejnocik ominąłem. Ale... wydaje się, że jest to całkiem legit i całkiem łatwy poziomik. Skręcamy w prawo, elegancko. O, dobrze. Tam był jeszcze jeden klejnocik, widziałem.
ale on był po innej chyba stronie. Więc teraz trzeba będzie jakoś wymanewrować znowu. Żeby pojechać nową ścieżką. Okej, można tak zrobić. O! Ta, prosto lecimy. Elegancko. To mi się nie za bardzo podobało. Mam zero żyć. Ale po zdobyciu 100%, o ile zdobędziemy 100%, mam taką nadzieję, to kurczę, no będziemy mieli już full. Elegancko. Teraz trzeba będzie pojechać tam. I teraz będziemy musieli jechać prosto. Jeszcze nie teraz prosto. Jestem przygotowany. O! Teraz to prosto trzeba będzie ogarnąć. A, trzeba było zeskoczyć. No dobra. I za chwileczkę będziemy mieli prostą drogę. Tak więc nie możemy w lewo skręcać, bo tam będzie exit. O, teraz prosto. Walimy prosto, dokładnie tak. O, nice. Nice. Kurde. Jednego pomino. No nie. Dobra, chyba mamy wszystko. Wszystkie chyba klejnociki będziemy mieli. Bo została nam tylko czwórka. O nie. Dobra, więc zostaje nam tylko cztery klejnociki. Więc zobaczmy, co tutaj nam brakuje jeszcze. A, tutaj jest. Tu jest. Tu jest. I tu jest. Elegancko. Zrobiliśmy poziom na 100%. Fajnie. Czyli to już mamy z głowy. Trzeci puzzle mamy zebrany. Czyli to jest coś, co zwiastuje nam ten trzeci świat. Okej. Czyli podsumowując, mamy zrobione wszystko. Chyba. Chyba, że coś jest jeszcze, czego nie zrobiłem. Tak? Zdecydowanie tak. Mamy zrobione wszystko na 100%, więc żegnamy sobie wioskę dzikusów. Miło było was poznać. Żegnajcie tutaj dzikuski. Mam nadzieję, że wam się ogólnie podobało moje zaliczenie tego świata. I co, idziemy sobie teraz do sklepiku? Dokładnie tak. Jesteśmy zabierani do czwartego świata. Inka Village. Okej. Czyli jesteśmy w wiosce Indianów teraz. To jest ostatnia wioska, nie licząc chyba bonusowych, bo to jest bonusowego świata i tak dalej, więc wow! Jesteśmy bardzo blisko końca gry, moi drodzy. Serio!
Ale dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się sesja podobała, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w postaci łapki w górę, subskrypcji oraz komentarzu, bo dla mnie to jest ważne, czy w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię, że jakieś tam ciekawostki, nieciekawostki, że fajnie wam opowiadam lub nie opowiadam. Cokolwiek, napiszcie w sekcji komentarzy, bo dla mnie jest to cholernie ważne. No i co, zapraszam oczywiście na moje socjale, linki są pozostawione w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Krok 2 Kingdom of the Gobos. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.